Cześć. A dzisiaj dla Was taką oto konstrukcję bocz, nienawiercany zamek, który przywędrował do mnie z państwa środka, innymi słowy z Chin. Jest trochę, wydaje się, lepiej wykonany od tego, co ostatnio go tam psuliśmy. Ale dzisiaj nie wypatroszę go, tylko spróbuję go przewiercić. No, po, powiedzmy, teście pikowania i nazwijmy to drucika, czyli zobaczymy, czy da się zaatakować zabierak z pominięciem w ogóle mechanizmu wszystkich i otworzyć tą konstrukcję bez klucza i wytrycha. I może od tego zacznijmy. Co ja tutaj mam pod ręką? Takich parę tam wytrychów przygotowanych. W sensie wyjętych tu leżą, że będę wykorzystywał. O, dobra. Zobaczmy to najpierw. No, najsłabo dla tego zamka, ponieważ ja mogę sobie tu włożyć coś cienkiego i kręcimy tak. Tutaj się nic nie porusza. A zabierak chodzi, więc potencjalnie spokojnie, na luzie. O, ktoś tu się przycięło. Jeszcze raz. Mogę ten zamek, powiedzmy drzwi zabezpieczone tym zamkiem, otworzyć bez klucza, bez wytrychów. No, dobra. I to nie jest jakieś specjalne narzędzie do tego. Zobaczmy dalej pikowanie. Nie wiem, czy ten napinacz nie jest za mały. Trochę jest. Dajmy czegoś grubszego. No może to. Wytrych może z tej strony zalokujmy, umocujmy. Dobra. Wytrych, napinasz trochę słabe. Ale chyba ogarnia. Ostatni pin tu. Tam trzymał, ale już nie trzyma. Dobra. Toporny to jest bardzo. Ta wkładka. Dosyć czytelna, to wszystko tak pstryka. No, chyba tutaj coś zostało jeszcze. O, już dobra, spikowane. Także ja nie będę tego zamka patroszył w sposób taki delikatny. Spikowaliśmy go, a teraz przejdziemy do brutalnego ataku. Wyciemy sobie tą część wimadla, tutaj może tak, o, trochę pod takim kątem spróbujemy wkrętarką podziałać i rozwiercić tą wkładkę. Mówię, tania chińska wkładka, raczej nic specjalnego, jeśli chodzi o atak finezyjny, kto wie, może jakieś zaskoczenie będzie przy ataku siłowym z wykorzystaniem wkrętarki. No i wiertło, od razu powiem, co to jest za konstrukcja. To jest wiertło najtańsze może nie, ale tanie, z Biedronki, w takim oto zestawie zielonym kupione. Nic specjalnego to nie jest. Byłem, przychodziłem, zobaczyłem, mówię, wezmę, jak to mój kolega tam ze studiów kiedyś mówił, miał taką gwarę, jak się mówił, weznę, to ja mówię, a weznę. Dobra. I spróbujmy. Czy tu, żebym za dużym zasłaniał.
czwarki z tą kamerą tu się bawię. Spodziewam się raczej łatwego przewiercenia tej konstrukcji. Nie zapunktowałem niczym. Tak może troszkę wyżej. Liczę, że to ugryzie i... Nie wiem, jak widzicie, ale ja widzę, że ładny wiór. No, trochę mi krzywo wychodzi, ale skoryguję. Dobra, chłodziwa nie mam żadnego, ale też obroty delikatne. Wiertło, jak widzieliście, słabo trochę zamocowane, ale jedziemy. No to nie jest zbyt dobra reklama. Ja wiem, że wierteł tego typu. Ja wiem, że źle je wykorzystywałem. W sensie trochę tam próbowałem skorygować w prawo i mi pękło, ale jakoś tak pękło za łatwo. W życiu niejedno wiertło mi pękło. Chyba nigdy w tak prosty sposób. Dobra, nieważne. Weźmiemy trochę mniejsze. A też powinien do środa. Szkoda, bo gryzło dobrze. Coś tu może nabroiłem ja. Dobra. Uff, myślałem, że już wiertło poleciało. Patrzę, czy dobrze widać w kamerce. Nie. Wiecie co? Te wiertła... Może niepotrzebnie mówiłem, skąd je mam. Raczej za dobre nie są, więc to wezmę jakieś swoje stare wiertła. Niektóre mam takie maszynowe od jednego z widzów, co mi je podesłał. One nie są zbyt... to jest chyba jedno z tych. Dobra. Tutaj leżą wiertła, które poddały się dosyć szybko. Nie spodziewałem się aż takiego obrotu sprawy. To tak nie powinno się zadziać, więc to wiertło, mam nadzieję, że... W ogóle to mi jakaś chińskie przekleństwo. Za każdym razem gdzieś tu się luzuje coś i madło popuszcza. Dobra. To z kolei się nie łamie, ale coś. Nie, to się złamało. To jest jakiś pożeracz wierteł to. Ta wkładka. Nic tam wielkiego nie ma. Nic się wielkiego nie dzieje. No dobra. Żeby nie było, że nie pokazuję do końca. No, tu mam. Coś tu sobie oznaczałem. No to nie jest istotne za bardzo. No powiem wam, że... Aż takiego oporu po wkładce, która... Widzicie? Nic nie widzicie, tu patrzę. No, która jest raczej leciwa, no... Słaba konstrukcyjnie. Się nie spodziewałem, no pytanie, czy moje wiertła znowu zawodzą, czy też ktoś coś pomyślał. Dobra, wezmę kolejne. Nówkę sztukę. No nie, no jest to... Co robię źle? Poproszę o rady. Bieda! O, jest teoria, a
praktyka. Story. Niech ja tutaj coś spróbuję. Grzebnąć. A, dobra. Chyba wiem, co tu się wydarzyło. Mianowicie, taki elemencik metalowy, który tutaj widzicie, to jest kawałek wiertła, który po tym złamaniu został w tym otworze i... No i cóż, to pin, to akurat pin, któryś tam wypadł, ale pierwszy, tam drugi, który są, już trochę się wierciliśmy, ale to wiertło, to był powód tej naszej bolączki, ten fragment twardy wiertła, który został w otworze i on nas przyblokował, podejrzewam, jeśli chodzi o wiercenie. Teraz pytanie, czy to jest uszkodzone, czy on się tylko kręcił, zobaczmy. Nie, idzie bardzo ładnie. Wszystkie komory po kolei. Ła, wiertło. Niestety, tego producenta jest tak miękkie, że... A może też specyfika trochę wiercenia jest inna, nieco dziwna w... No, we wkładkach. Tu komory to nie jest równe. Ale to... No, właśnie próbuję. Tutaj zobaczmy, czy się przywierciłem do końca, czy nie. Być może jeszcze nie. A być może tak, teraz sprawdzimy. Taka rozkminka. Zobaczmy, czy tam jeszcze trzyma. No, coś jeszcze trzyma, więc jeszcze wiertniemy. Nowym wiertłem. Nie, łatwość pękania tych wierteł, no to poraża. Według mnie, ale duże tu siły nieoporów nie, jakby nie zarejestrowałem, a tymczasem wiertła pękają jak złe. To jest Biedronki, to jedno, które pękło, też nie wiem, ono może nie pękło, odkruszyła się główka jednego z tych wiertła, bo tym jednym pokręciłem, ale też w wyniku pewnie tego, że tam została część wiertła ukruszonego. Dobra. Wióry piękne. Wiórów kiedyś słyszałem, że będzie dotykać. Mogą zrobić niezłe kuku. Dobra. A tymczasem ajcz, gorąca wkładka. Musi się skaleczyć. No dobra. Taki materiał dzisiaj. Nieco przaśny, ale w sensie nie szło to do końca. Tyle wierteł zniszczonych, ale wkładka, można powiedzieć, rozwiercona. A skoro rozwiercona, to już teraz to już zupełnie. Możemy kluczem. A możemy też czymś innym, niekoniecznie kluczem. Byle płaskie. O, może pokażę, o co chodzi z tym wierceniem. Tylko niech ja wyjmę. Płaski napinacz. Dobra, się będzie działo. Dzisiaj coś czuję. Oho, bo. Widzicie? Teraz już wkładkę rozwierconą i to jest różnica taka, że jak mam wkładkę rozwierconą, to mogę kręcić bębenkiem razem. Wtedy zabiera, już będę coś cienkiego włożyć i będzie działał. Dobra. Tyle materiał. Jak to u mnie? Miało być zupełnie inaczej. Ja wyszło jak zwykle. Dobra. Wiertła połamane. Trochę jestem, znaczy trochę, no mocno trochę zawiedziony jakością ich, ale ostre były, tyle że coś tu
może specyfika tego, że tu się wierci, tak, w czymś miękkim, później spin, komora i tak dalej po drodze i nie dało rady, no ale nie jest to według mnie wytłumaczenie. Zamek raczej prosty, słaby, a tu takie problemy. Dobra, większość pewnie po mojej stronie. Wiercić za dobrze nie potrafię, a tymczasem trzymajcie się. Cześć.